Na pewno w swoim życiu widzieliście wiele serii ze skyblocków. Różniły się one czasami, czy to wyspą, czy jakimiś specjalnymi zasadami, ale jestem prawie pewien, że czegoś takiego jeszcze nie widzieliście, czyli skyblock w najnowszym Netherze. Jestem na Minecraft 1.16, jest to dokładnie najnowszy snapshot, taki jaki teraz aktualnie jest, nie pamiętam dokładnie numerka, ale witam, cześć, ja jestem Flotar i od razu takie pytanie na sam początek, czy chcecie z tego zobaczyć pełną serię, jak sobie tutaj radzę. Moja wiedza na temat tego nowego update'a nie jest może najlepsza, znam jakieś tam podstawy, wiem o co chodzi, ale na pewno będę potrzebował waszej pomocy. Także jeżeli chcecie po prostu z tego serię, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i oczywiście subskrybujcie kanał, dzięki temu nie przegapicie żadnych filmów. A się zastanawiałem, czy po prostu tej serii nie poprowadzić tak daily, czyli wiecie, codziennie bym rzucał odcinki, codziennie bym się czegoś nowego z wami uczył. Okej, na początku jak widzicie zacząłem sobie od zbierania tego drzewa. Nie wiem w sumie, czy jest sens to robić, czy nie, ale chyba tak. Chyba to jest po prostu takie drzewo jak zwykle Minecrafta i możemy sobie zrobić z tego crafting table. Jak widzicie, jestem sam, jest to seria prowadzona na singlu, chciałem po prostu coś takiego zrobić i w tej skrzyni, właśnie chyba nawet wam nie pokazałem, w tej skrzyni mamy wiaderko lawy oraz lód. Nie byłem pewien na początku po co to jest, ale z tego co wiem, to potrzebujemy właśnie tej nowej ziemi. O, dokładnie tego. Jeżeli wleję na to lawę i wyleję obok tego właśnie ten lód, to pojawi mi się coś w rodzaju generatora cobblestone'a. Na pewno będę chciał to za chwilę sprawdzić, ale na początku musimy sobie zrobić może jakieś podstawowe narzędzia. I w ogóle, nie wiem, podoba mi się bardzo ten taki odcień tego nowego drzewa. Na pewno będę go sobie używał, no w sumie patrząc na to nie mam za bardzo innego wyboru. Dobra, pozbierajmy ten blok i ja będę chciał zobaczyć, czy rzeczywiście ten generator cobblestone tak działa. I jeżeli szukacie promocji, no to wiadomo, że z kodem Flotar na Gierwa na pewno coś dostaniecie. Link tak samo jest w opisie. Okej, mamy zebrane wszystkie bloki, tak jak chciałem. I teraz ja bym chciał zniszczyć jeszcze to. Okej. Właśnie, czy to się będzie rozrastało? Czy to działa jak zwykła trawa? Widzicie? Jest tyle pytań, na które nie znam odpowiedzi, ale dzięki temu wydaje mi się, że będzie to większy fan z tego, niż gdybym wiedział 100% i po prostu wiedział od razu, co mam robić. Dobra. Zniszczmy sobie ten netherrack. Okej, postawmy to tutaj. I to musi być naprawdę bardzo prosty generator tego cobblestone'a, czy jakkolwiek byśmy nie nazwali tego bloku. Czy ja mogę to wydobyć? A, czyli to jest... O, to jest stały blok, a mogę to... Nie, niestety nie mogę tego przerobić, ale to posłuży mi jako taki budulec, coś w tym stylu. Uwaga, będzie za chwilę test. Czy pamiętam, jak się robiło ten generator cobblestone'a nowy? Chociaż to nie jest dokładnie cobblestone. I to się stawia tutaj. I uwaga. Tam, dadam. Jest, mamy to, czyli działa to w ten sposób. Co to jest? Czy to jest jakiś... To jest jakiś nowy blok, którego jeszcze chyba nie wydobywałem. Miałem, nie powinienem marnować tego klocka, żeby go stawiać tutaj, ale po prostu chcę zobaczyć, jak to będzie dokładnie wyglądało. Uwaga! Mamy! Co to jest? Bazalt! Bazalt generator! O, mamy nowe... Nie, to nie są nowe zadania. Chyba to nie są nowe zadania, albo są, to już mi musicie... A nie! Nether Skyblock! Czyli to działa w ten sposób, bo właśnie tą mapkę sobie pobrałem z internetu. Jeżeli chcielibyście linka, to dajcie znać, to wam też podrzucę, żebyście sobie pograli. I nie wiem, czy ten generator normalnie występuje w Minecrafcie. Jeżeli nie, no to odkryliśmy coś nowego. Jeżeli normalnie występuje, no to zrzucam to na brak mojej wiedzy na temat tego nowego update'a. A jeżeli mówię, to jest nowe, no to fajnie, bo nawet jeżeli wiecie wszystko o tym update'cie, to są rzeczy, które pewnie was zaskoczą. A mogę z tego zrobić kamienne narzędzia. Mnie ciekawi, czy to jest po prostu taki blok... Aha, to jest blok chyba do budowania bardziej. Zobaczmy, mogę połączyć to w taki wypolerowany, czyli z tego mógłbym sobie zacząć budować albo platformę jakąś tak. Chyba sobie zaczniemy... Uuu, jaką ma piękną teksturę ten blok. Dobra, ja to widzę jako filary i podłogę i wszystko. Z tego bloku zbuduję po prostu cały mój dom, a jeszcze jako od góry. Okej, od góry też mam dość ciekawą teksturkę. I też wygląda całkiem spoko. Chyba że właśnie chcielibyście tą serię, abym z kimś poprowadził, to dajcie znać w komentarzach. Tak jak mówię, to będzie zależało od tego, jak przyjmiecie tą serię, czy coś takiego w ogóle wam się spodoba, bo dawno nie prowadziłem żadnego skyblocka. W ogóle nie wiem, czy ludzie nadal są zainteresowani skyblockami, czy raczej nie. O właśnie, to jest ten nowy blok, który służy za oświetlenie. Postawmy go sobie tutaj, w tym miejscu. Tadam! Mamy, mamy piękne oświetlenie i chyba wiecie co...
Nie wiem, skąd pozyskać drzewo. Teraz sobie zdałem sprawę. Znaczy inaczej, mam tutaj oczywiście jakieś deski. Ale czy z tego bloku na przykład poleci mi sadzonka? Czy może tutaj sadzonek nie ma? Postawmy to. Nie, no to musi się jakoś dać przerobić. Dobra, odpalmy sobie książkę z craftingiem. Mamy przycisk, mamy półpłytki, mamy siekierkę. No ale najważniejszej rzeczy, czyli sadzonek, no to na razie nie widzę. Dobra, zniszczmy tego grzyba. Może właśnie, jeżeli zniszczę dwa grzyby, to wtedy to zacznie wszystko... Te liście zaczną znikać. Chociaż ja wiem, że to nie są liście, ale dla takiego ułatwienia będziemy to przez chwilę nazywali w ten sposób. Może to zacznie znikać? Nie. Wygląda na to, że nie. Ups. Mówi się trudno, trzeba będzie pomyśleć później, jak sobie to wszystko zrobimy. Ej! Piękny generator kobla i udało się za pierwszym razem. Myślałem, że... Wiecie, generator cobblestone na kod to każdy powinien wiedzieć, jak zrobić. Ale jednocześnie, gdy się go dawno nie robiło, to masz tam taką niepewność, że... Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy dam radę zrobić ten generator. W ogóle będę musiał go na pewno poprawić. Bo jak widzicie, część bloków ucieka mi w lawę. A nie chciałbym, żeby tak to wyglądało. Dobra, słuchajcie. Zaczniemy. Kurde, ten blok już mi tutaj nie pasuje. Troszkę mi popsuł wszystko. Weźmy sobie, zbudujmy taką pierwszą platformę. Straciłem drugi drewniany kilof, bo zacząłem sobie kopać po prostu ten bazalt i aktualnie tak wygląda moja wyspa. Będę chciał ją powiększyć, ponieważ będzie to potrzebne, aby respiły się tutaj te nowe stworzenia netherowe. Piglin chyba się nazywa i kurde, jeszcze jest jedno, ale teraz mi wypadło z głowy, na pewno wiecie o co chodzi. I po prostu muszę zwiększyć jak najbardziej tutaj tą platformę, żeby cokolwiek się pojawiło. Nie wiem w sumie, czy rzeczywiście tak będzie, czy też nie. I z drugiej strony mógłbym sobie zrobić jakiś taki murek albo coś takiego, bo wiecie, jeżeli mój dom ma być, w sumie nie wiem gdzie jeszcze, ale gdzieś tutaj ma być, no to nie chciałbym, żeby dosłownie obok mojego terenu były niezabezpieczone po prostu w żaden sposób miejsce, gdzie respią się potwory. A tutaj taki murek byśmy zrobili. Naprawdę z bazaltu nic nie mogę więcej zrobić. Nie no, wygląda na to, że tylko... wypolerowany bazalt, chociaż on by mógł się nadawać dobrze na mury, ale dobra, wiecie co, nie będę się tym teraz zajmował, chyba czeka mnie zrobienie trzeciego kilofa i zobaczenie po prostu jak wiele tych bloków będę mógł wykopać ostatecznie i dopiero wtedy może zaczniemy coś budować. Tylko czekajcie, mam patyki, czy ja wszystkie patyki zużyłem? Tutaj nie ma. W ogóle trzeba naprawdę dysponować dość ostrożnie tymi surowcami, bo może się okazać, że za niedługo będzie tak, że po prostu nie będę mógł progresować. I z tego co wiem, będzie można także udać się do normalnego świata później, jeżeli uda mi się po prostu stąd wydostać, no bo seria polega na tym, że muszę się wydostać z tego nowego netheru. Zobaczymy jak mi to pójdzie. Mamy kolejny kill off. I chyba czeka mnie po raz kolejny kopanie tutaj tego bazaltu. No właśnie, problem jest taki, że ten generator cobblestone'a, dla ułatwienia będziemy go tak nazywali, on nie działa dokładnie tak, jakbym chciał, no bo niektóre klocki po prostu spadają do lawy. I dzięki temu po prostu tracę niektóre klocki, przez to nie mogę rozbudować tej wyspy tak bardzo, jakbym chciał. W ogóle ciekawe też jest to, że siedzę na tej wyspie dość długo i nadal nie spadł mi nawet gór o jeden, a zobaczcie, jestem na normalu, możemy sobie nawet zablokować ten poziom trudności. I nie wiem, czy w netherze nie spada gór, czy jak to wygląda, czy po prostu mam szczęście i mało się poruszam. W międzyczasie platforma moja wygląda dokładnie tak. Okej, okay, i będę chciał zobaczyć, czy teraz coś się tutaj zrespi. Oddalmy się, jak najbardziej. W sumie nawet mógłbym zrobić coś takiego. O właśnie, i te nowe stworzenia, one bardzo lubią złoto. Jeżeli chyba będę miał jakąś złotą część setu, to wtedy one mnie będą atakowały. Ale mówię, mogłem to przekręcić, także bierzcie moje słowa z dość dużą rezerwą. Naprawdę nic się nie będzie tutaj respiło. Może to musi być na przykład netherrack. Halo, netherrack. Albo na przykład ten dirt. Może na tym dircie one się będą respiły. Proszę bardzo, macie dirt, możecie się tutaj respić. Nawet wam dam obok jeszcze ten dirt. Okej, okay. I chcę zobaczyć pewną rzecz. Czy to się, czy po prostu ta trawa, nazwijmy to trawą, ona czy będzie się po prostu przenosiła na inne bloki, czy raczej to będzie tak, że to jest zwykły netherrack, a to jest ten nowy bloczek. Trudno powiedzieć, idę sobie pokopać, zobaczymy, czy za chwilę coś się tutaj zmieni. Nie no, to jest dość duża odległość, kurde. Moim zdaniem powinny się respić już tutaj potwory, jeżeli oczywiście miałoby się coś zrespić, bo tak jak mówiłem, nie mam pojęcia jak dokładnie będzie tutaj wyglądało dalsze moje życie na tej wyspie. To jest moja ostateczna deska ratunku. Jeżeli na takiej platformie się nie respią, no to może jeżeli zrobię coś takiego, to może tutaj cokolwiek, naprawdę...
cokolwiek się zrespi. I rzeczywiście, to zależy tylko od odległości. Ja mam, nie mam miecza. Czy one mnie od razu zaatakują? Oj. Może za chwilę to się skończyć moją śmiercią. I wiecie co, ja nawet przeczuwam, że to się skończy moją śmiercią. Odejdź! Odejdź! Dobra, muszę je zrzucić. Muszę je zrzucić, albo jeszcze lepiej, żebym przedmioty schował do skrzynki. O nie! Nie. To nie tak miało wyglądać. Przepraszam. Ja to tylko jeszcze jestem na chwilę i tam wiem, moje wiaderko gdzieś też tam jest. Kurde, będę tracił te przedmioty. Na sam koniec zachciało mi się... Oj, szybko. Wiaderko. Dobra, nie wiem, czy schowałem wiaderko, czy też nie. Nie, wiaderko jest tutaj cały czas. Muszę to schować jak najszybciej. Dobra, mam jakieś tam podstawowe te itemy. No i co? Chodźcie, dwa się zrespiły. W międzyczasie, czekajcie, jak was mogę, kurde, wyprowadzić w pole, żebyście mnie teraz nie atakowały? I dlaczego akurat się respię w tym miejscu? O, dobra, mam pomysł, chodźcie tutaj. Tu. Tu będzie idealne miejsce, żebyście poszły za mną. Tak. Ja oczywiście... Jest! Nie pozbyłem się jednego? Czemu one za mną nie poszły? O nie, dobra, nie ma ich. Okej, nie ma ich. Najważniejsze jest to... że ich tutaj nie ma, chyba będę musiał zmienić sobie spawn point albo przenieść później ten generator kobla, ale w każdym razie mamy stworzenia, z którymi będziemy mogli sobie powalczyć już. Dobra, już się udało, także co, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z netherowego skyblocka na Minecrafcie 1.16, nie na snapshocie, bo te snapshoty będą się zmieniały tutaj z odcinka na odcinek pewnie, w zależności od tego, jak będą wychodziły, wam się spodobał. Jeżeli chcecie oczywiście kontynuację tej serii, to dajcie łapę w górę i co, widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku tego pięknego piekła minecraftowego. Cześć!